Kiedy Achilles przebił krótkim mieczem pierś Pentezylei, obrócił jak należy trzykrotnie narzędzie w ranie i zobaczył w nagłym olśnieniu, że królowa Amazonek jest piękna. Ułożył ją troskliwie na piasku, zdjął ciężki hełm, rozpuścił włosy i delikatnie ułożył ręce na piersi. Nie miał jednak odwagi zamknąć jej oczu. Spojrzał na nią raz jeszcze pożegnalnym wzrokiem i jakby przymuszony obcą siłą zapłakał tak jak ani on sam, ani inni bohaterowie tej wojny nie płakali. Głosem cichym i zaklinającym, niskopiennym i bezradnym, w którym powracała skarga i nieznana synowi Tetydy kadencja, kadencja. Na szyję, piersi, kolana Pentezylei padały jak liście rozciągnięte samogłoski tego trenu i owijały się wzdłuż jej stygnącego ciała. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej niezamknięte jeszcze oczy patrzyły z daleka na zwycięzcę z upartą, błękitną nienawiścią. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej niezamknięte jeszcze oczy patrzyły z